Cieszynie trwa wielkie święto kina, a to za sprawą odbywającego się tutaj już po raz 26 przeglądu Kino na Granicy. Pierwsze pytanie do producenta skieruję. Myślę, że to też takie pytanie, które się samo nasuwa. Poświęcenie żołnierzy pod Monte Cassino, Miś Wojtek, Czerwone Maki, to jest taka część naszej historii już na trwałe zapisana, ale jest to pierwsza fabuła o tych wydarzeniach. Zaskoczyło to pana? No, mnie nie zaskoczyło, skoro byłem producentem. Ja myślę, że uznaliśmy, że warto taki film zrobić, dlatego że Monte Cassino, Miś Wojtek, to jest jakiś mit, ale to jest mit zwycięstwa. Mało takich mamy, więc uznaliśmy, że warto ten film zrobić, żeby pokazać trochę tło tej bitwy. W zasadzie, jak zwykle w filmie, ta bitwa jest tłem, ale bardzo istotny. To jest film historyczny. Myśmy mieli wcześniej dyskusję na temat, co to jest film historyczny, co nie. To jest film historyczny. Aczkolwiek też są fikcyjne postaci. Natomiast opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Miś Wojtek jest prawdziwą postacią. No i tutaj koledzy odegrali rolę ważnych generałów dla naszej historii. I to nie są fikcyjne postacie. Tam jest jedna postać inspirowana Marcelem Bajkowiczem. Dlatego jest tylko redaktorem. To chodzi o to, żeby to nie jest tak dokładnie przeniesiona ta historia postaci. Natomiast mam nadzieję, że udało się stworzyć klimat tego wydarzenia. Wydaje mi się, że to bardzo ważne było, żeby zrobić taki film naprawdę. No i tyle.